Proszę Państwa, najmocniejsza rozmowa z rokiem. 5 lat temu. 765 tysięcy wyświetleń. Nice. Pytacie Państwo też, ile kilogramów temu? 10 kilogramów ważyłem więcej wtedy niż teraz. Już w ogóle pamiętam, bo wtedy schudłem i sobie kupiłem tą bluzę, co tutaj mam. Ona akurat pasowała na mnie, więc wiedziałem dokładnie, ile mam kilogramów. Czyli 100 kilogramów wtedy ważyłem tutaj. Jeżeli to dla Państwa jest ciekawe z jakiegoś powodu. 32 minuty. Zobaczymy, czy to jest do obejrzenia dzisiaj. No, brodę miałem taką. Taki byłem. To była długa broda. Ta dziewczyna robi swój content i to z reguły jest haniebne, nie? Jezu. Na dzień dobry, już o kobiecie mówię źle. Ta dziewczyna robi swój content i z reguły jest to haniebne? O co chodziło? No, a może dojdziemy do... To okazuje się, że byłem już konserwatystą wtedy. Nawet nie wiedziałem. Wiem, że to jest ta gruba bomba. Te współprace kończyły się dramatami. Czy głośniej YouTube'a? No, głośniej nie dam rady już. Jest na maksa głośno. Na YouTubie pogłośniej, jakby trzeba było. Moi drodzy, już teraz w WP dostępny jest odcinek z Dominikiem Łupickim, w którym... Szukaliśmy to mojego dziadka, który niestety nam się po prostu zgubił. Zgubił, więc czego znaleźliśmy? Ten facet był, skojarzycie tego gościa? Ja go chyba kojarzyłem 5 lat temu, ale teraz nie wiem, nie pamiętam co za facet. On robi coś? Jest znanym piosenkarzem czy coś w ten deseń? No proszę Państwa, niektórzy przetrwają 5 lat, inni nie. Żartuję, nie wiem, może to jest, odniósł wielkie sukcesy i jeździ Lamborghini czy tam Lamborghini, nie wiem. A ja tutaj sobie żarty, śmieszki robię. Dobry moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Działowy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Lekko Nie Będzie. Dziś w ramach formatu Otwarte Karty, jakże się cieszę, Remigiusz Maciaszek. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. No to było takie nasze pierwsze zderzenie, bo tam mieliśmy trochę konfliktów w przeszłości. Kto nagrzeszył w tych konfliktach bardziej, kto mniej, to jest w ogóle inna sprawa i nie ma sensu do tego wracać. Ja się dogadałem, jakoś żeśmy się dogadali z Gimperem. Mieliśmy jakąś tam prywatną rozmowę i też czasami się pojawiają takie głosy. Czemu ty Gimpera akceptujesz? Przecież ci narobił tyle gnoju w życiu. Coś, nie? Gimper jest niegłupi facet i no może nie zawsze miał dobre intencje, ale no, zdecydowanie można się z nim dogadać, też jakby jego doświadczenia życiowe wpłynęły na niego w sposób korzystny, więc ja go dzisiaj lubię. Lubię oglądać jego materiały, te takie newsowe, lubię oglądać jego zgrzyt, no co mam powiedzieć, no. Pewnie, że tam nie zawsze mam dobre wspomnienia, ale nie trzeba być pamiętliwym, no. Czasami trzeba wybaczyć, trzeba nadstawić drugi policzek czasami, no, różnie to bywa. Więc gdybyście Państwo pytali, ja mam z Gimperem bardzo, myślę, sensowną relację. No nie jest tak, że się przyjaźnimy teraz, czy coś, nie? Ale na pewno się znosimy, być może nawet połamy do siebie jakąś tam sympatią. Dobry, moi drodzy, co tu się będzie działo? Roku, już Ci wszystko przedstawię. Przed Tobą. Ej, no możecie krytykować Gimpera, ale pamiętajcie, że on też był młody. Też był młody i głupi. Nie tak jak Buxton, ale no był, no każdy popełnia błędy. Nie wiem, no to naturalnie się wszystko odbyło, to nie był jakiś tam... plan. Ale mniejsza z tym. Wróćmy do tego, co było 5 lat temu, jak te karty wyglądały i tak dalej. Znajduje się 6 kart odwróconych koszulkami do góry. Wśród nich będziesz mógł natrafić na jeden z, jeżeli mnie pamięć nie myli, 4 symboli. Mhm. Będziesz mógł natrafić na symbol czaszki. Czaszka oznacza kłopotliwe, trudne, niewygodne dla ciebie pytanie. Będziesz mógł natrafić na symbol płomienia. Płomień oznacza, że musisz napić się jednego z tych przepysznych, ostrych sosów, które powodują, że człowiek ginie w środku, chyba że zdołasz mnie przekonać, żeby tego nie robić. Możesz to zrobić jakąś informacją, jakąś historią. Ej, to jest ciekawostka z tym sosem. Faktycznie zachodzi taki, to chyba wymyślił facet na kanale, który się nazywa First We Feast, gdzie moment, w którym morda cię piecze, zaczynasz o tym myśleć i trochę ciężko odpowiedziom poświęcić więcej myślenia. Jest coś takiego, że pewne mechanizmy zaczynają działać inaczej w człowieku. Rozmowa podczas tego, kiedy musisz konkretnie odpowiadać na pytania, kiedy cię piecze twarz, powoduje, że odpowiadasz trochę inaczej, niż gdybyś miał więcej czasu, żeby to przemyśleć. Jest jakiś efekt ciekawy w tym. Zaprezentowaniem jakiejś umiejętności, czymkolwiek, albo możesz po prostu pójść na twardziela i przyjąć sos z godnością. Możesz natrafić na symbol odwrócenia i to jest karta, która z pewnością cię zainteresuje. Wczoraj Rewo powiedział, że nie chciałeś, żeby Gimper przepraszał twojego syna, bo nie chciałeś, żeby miał styczność z tym patusem. W domyśle Gimper, czy tak było? Nie było tak, absolutnie. To nie ma nic wspólnego. Myślę, że Rewo żartował. Albo w ogóle przekłamujesz to, co mówisz, albo to, co mówił, albo mówił to pół żartem, pół serio. Bo jest ona nie jedna, a dwie. Odwrócenie powoduje, że jeżeli za mocno będę cię dociskał, to możesz się odgryźć, zadając pytanie mi.
I teraz jest bardzo ważna zasada tej karty. Na pytanie muszę odpowiedzieć szczerze. Więc możesz dobrze to wykorzystać. Ale żeby nie było tak przyjemnie, bo dostajesz dwa odwrócenia, to kolejnym symbolem, na który możesz trafić, jest specjalnie wprowadzona na rozmowę z tobą biała czaszka. Mhm. I ich również są sztuk. Chodziło o Nitro, a nie o Gimpera. No nieważne, o kogo chodzi. No, to myślę, że żartował. No mniejsze z tym. Zobaczymy, jakie pytania były. Dokładnie tak samo jak czarna czaszka, jeżeli chodzi o działanie, z tą różnicą, że czarna karta zawsze zostaje w talii, jeżeli zostanie wylosowana. Natomiast biała wypada i nie bierze udziału w losowaniu, czyli jest kartą jednorazową. Po każdej karcie pula się zmniejsza, ogień również wypada. Jeżeli natrafisz na czarną czaszkę, to ona wraca i jest wtasowywana. Okay. Bardzo skomplikowany mechanizm. Ja nie jarzyłem wtedy, o co chodzi. Wiedziałem, że będą pytania i że muszę na nie odpowiedzieć. Wiedziałem, że będą trudne pytania i że będzie trzeba zeżreć ostrego sosa. No tyle mniej więcej. Nie wiem, czy państwo kojarzą tutaj ten mechanizm gry karcianej, która tu zachodzi. To chyba nie jest do końca istotne. Powiedz mi, czy ja też muszę odpowiadać szczerze? Najlepiej by było. Okej. No najlepiej by było. Nie zweryfikujemy, ale najlepiej by było. Jest to talia bardzo nietypowa, bo nie mamy tu ani sowy, ani dymka, ani kości do gry. Mamy jeszcze nie było ani sowy, ani dymka. To wyobraźcie sobie, jak ja już tego teraz nie rozumiem, jakby się sowa pojawiła i dymek. Tylko i wyłącznie karty zostawiające za sobą ból, zniszczenie i pożogę. Okej. Okay. Okay. Fantastycznie, ja bardzo lubię te części twojego programu, które zakładają użycie czaszek. Natomiast zastanawiam się, czy będę tak samo lubił, kiedy te czaszki trafią na mnie. Przekonajmy się w takim razie, zagrajmy w otwarte karty. Wtedy ważyłem 100 kilo, teraz ważę 90. By jakby opisać te zmiany, które we mnie zaszły. Chociaż wtedy i tak już ważyłem 25 kilo mniej niż w mojej najlepszej formie. Być może też głos mi się trochę zmienił. To jednak na przestrzeni 5 lat, jak się gada cały czas, to głos się trochę chyba pogłębia, ale też brzmię tam inaczej, bo jest inny mikrofon. To też ma duże znaczenie. No dobra. Układam przed tobą tarota w takim razie. Też sobie zobaczymy na to. Ja wiem, że często przerywam. Jestem bardzo ciekaw, czy moje odpowiedzi na te pytania dzisiaj byłyby inne niż tam, niż wtedy. I powiedz mi, co ty sobie o tym myślisz? Myślę, że powinienem coś wybrać, tak? Tak. To jest... Nie chciałbym... Ach, dobrze. Dobrze. No fantastycznie. I zaczynamy w takim razie, słuchaj, od czarnej czaszki. To niedobrze, bo ona do talii wróci w takim razie. Porządku. Ale tu słuchaj, to zaczniemy dosyć lajtowo w takim razie. Wymień 3 kanały, które usunąłbyś z polskiego YouTube'a. Nie możesz wymienić patostreamerów. I to jest pytanie, to jest... ja nie wiem, czy on to planował. To są tak zwane pytania negatywne. I one stosuje się w wywiadach, żeby rozmówcę wyprowadzić z równowagi. To jest cios poniżej pasa. Zwłaszcza jako pierwsze pytanie, ale sam wylosowałem czaszkę. Bo musisz się zastanowić, kogo chcesz obrazić, ale tak, żeby przy okazji go nie skrzywdzić za bardzo. To jest jakby... Tak, tego typu metoda prowadzenia wywiadów w ten sposób jest, ja wiem, to jest podstępna metoda, ale zobaczymy, jak ja to przetrawiłem. Ale już wiedziałem wtedy, że to grube pytanie. O, Holender. To jest trudne pytanie. To jest, wiesz co, ja bym chciał odpowiedzieć na to pytanie neutralnie. Nie dlatego, że uważam, że nie ma kanałów, które należałoby usunąć. Podejrzewam, że na takie, które należałoby usunąć, nie trafiam. Jest dużo kanałów, które uważam, że są może niekoniecznie potrzebne, ale one często są kierowane do innych ludzi. A, czyli nadaje się na polityka. W dobrą stronę poszedłem. Okej. Okay. Niepotrzebnie powiedziałem, że chcę być neutralny. Powinienem był po prostu udzielać odpowiedzi na pytanie. Nie opowiadać o swoich intencjach. To byłoby... Ale to jesteś na bieżąco, na żywo, no. Bądź tu. Czyli lejesz wodę, nie? Nie, to jest... Ja mogę tych ludzi obrażać, nie? Ale jak ich zabraknie, to co ja będę robił? No właśnie. A masz kogoś na celowniku? Jakąś ksywę w ogóle? Coś ci przychodzi? Wiesz co, ja odpoczywałem sobie przez rok od obrażania i teraz tak trochę przyjeżdżając tutaj do ciebie zacząłem się nad tym zastanawiać. Mówiłeś, że zrobiłeś trochę researchu właśnie. Tak, przeglądałem i jest tam dużo okazji. To jest taki program, od którego można odpocząć przez rok i potem jest świeży materiał. I tego jest bardzo, bardzo dużo. To, co właściwie te kanały, które... Jezus, ciężko mi się to ogląda. Widzę, że jestem w ciężkim miejscu i że nie wiem, jak z tego wybrnąć, jak się z tego wydostać. Mnie wpakował po prostu do studni, ja próbuję złapać oparcia. Jakby mam wrażenie, jakbym się topił tam. Teraz jak patrzę na to. Shit! Które dostrzegłem, to są takie, że jest YouTuber, ten YouTuber ma dziewczynę,
I zaczyna promować tą dziewczynę i ta dziewczyna robi swój content. I to z reguły jest haniebne, nie? Mhm. W sensie to wykonawstwo tego contentu drugiego. I takie kanały bym pousuwał, ale... Tak? No, ale to jest nieszkodliwe zupełnie. Ale widzisz, bo zawsze każdy kanał jest do pewnego stopnia nieszkodliwy. Każdy kanał ma swoich odbiorców, nie? Tak. Postawiłeś mi pytanie, 3 kanały, żebym wskazał, właśnie, nie? No właśnie. To jest... Czyli kobiety chcę wyrzucać, tak, zgadza się. Widać wreszcie, kurde, co siedzi w czarnym sercu tego człowieka. Kobiety wyrzucić. To nie, na to się nie... Nie, to nie. Nie dlatego, że... Nie dlatego, że nie ma kanałów, których nie lubię. Tylko dlatego, że to, że ja czegoś nie lubię, wcale nie oznacza, że to jest złe. Mhm. I wcale nie oznacza, że to się komuś nie przydaje. Nie? I to jest bardzo dobra odpowiedź. To zapytam cię w takim razie... To jest tchórzowska. To jest tchórzem byłeś. Remigiusz, patrzę ci w oczy. To było tchórzostwo. Trzeba było pójść na całość. To mięczakiem byłeś. Pewnie dalej jesteś. Co zrobić? Z jednej strony, to czego nie lubisz? Z perspektywy gościa, który, może warto przypomnieć, bo może nie wszyscy to wiedzą, na YouTubie jest od 2010 roku, aha, od samiutkich początków. Jeszcze na forum czarnym zagrajmy wypowiedź. Teraz 3 kanały, które bym usunął? To bardzo prosta odpowiedź. Gimper, Konopski i Wardęga. Do widzenia. Oni są niepotrzebni, powodują tylko zamieszanie w internecie. Jakbym miał wtedy jaja, to bym tak właśnie odpowiedział w tym stylu. Jak już atakować, to na grubo. Wywaliłbym też Rewo, ale mam tylko 3 wymienić, więc się nie zmieścił. PL. Och, panie kochany, to ich to nie lubię. Do dzisiaj. Już nie istnieją chyba w tym momencie. No może i dobrze się stało, cholerawie. Ale to byłoby. Ej, poza tym ja byłem, wiecie, miałem rok przerwy od YouTube'a wtedy. To jeszcze było chyba przed startem? Nie, to już było tuż po starcie podcastów. To nie byłem przygotowany tak dobrze. Taki byłem rozmiękczony miłością rodziny, więc wiecie to. Interesujące, ale to o tym sobie pogadamy, więc... Czego nie lubisz? Mogę też zahaczyć o zachodnie kanały. Koniecznie. Bardzo nie lubię braci Logan. Tak. I to dlatego, że oni... To jest... Tam jest tyle rzeczy, które są niewłaściwe. Paul w sensie, bo tak. Jest Logan i Jake Paul. To jest Jake Paul i Logan Paul? Tak, Paul, oni mają, tak, Paulersi. Zawsze mi się to myli. Dobrego czuja miałem. To jeszcze 5 lat temu oni chyba jeszcze nie byli tak bardzo kontrowersyjni. Znaczy nie popełnili tylu błędów, co ostatnio. Więc to, ale to trudno było nie przewidzieć tego. To jest kanał, który jest skierowany do dzieci. Oni tego nie kryją i to jest według nich w porządku i wydaje mi się, że to jest okej. Dopóki nie zaczynają jakby wymuszać praktycznie zakupów w tym sklepie, jak tworzą się wojny między jednym bratem a drugim, które dzieciaki mają jakie koszulki, nie? Tak. To nakręca strasznie. Wywaliłbym te kanały, które się bawią w sprzedawanie hazardu, czyli Mogłem powiedzieć tak, jakbym powiedział wtedy, no wywaliłbym Stewarta i Dubiela, bo oni dla mnie są jacyś podejrzani. Boże, jakie to by byłoby prorocze, dlaczego tego nie zrobiłem? No bo nie wiedziałem, nie? W których coś kupujesz i nie wiesz, co tam jest, nie? I dzieciaki na to lecą strasznie. Usunąłbyś kanał Izaka? Izak się w to bawi? Nie wiedziałem nawet. Fuck, ale mnie załatwił. Boże, jak mnie dusi, jak mnie ciśnie. Okej, okay. Więc jakbym wtedy powiedział Stewarta, żeby wyrzucić, to by dzisiaj ludzie mówili, Rok coś wiedział, ale nie powiedział, czyli jest współwinny, więc może dobrze, że nie powiedziałem. No właśnie. Sorry, stary. Nie, no bo do Izaka jakby był jeden z zarzutów, który tam się czasami do niego pojawiał, że jakby otwierając te skrzynki w tym CS-ie, to teoretycznie, że youtuberzy promują hazard robiąc tak, to. Tak, tak. Nie, była ostatnia taka akcja, jest strona, na której możesz kupować te loot crate, lootboxy takie, nie? I tam Rice Gum mi się przypomina, to był facet, w tym uczestniczył i uważam, że to jest dosyć szkodliwe, nie? W taki wyraźny sposób. Mhm. Bo to, że ktoś robi rzeczy dla dzieci, to jest jego absolutny wybór. Jeżeli dzieci się przy tym dobrze bawią, to też jest ich wybór. Natomiast wykorzystywanie w ten sposób to już jest przesada. Szczególnie, że... Jak się okazuje, wykorzystywanie dzieci w znacznie szerszym zakresie się odbywało, nawet na polskim YouTubie, nie tylko finansowym. Cóż. Wiesz co, tam bardzo często było tak, że YouTuberzy, kiedy nagrywali odcinki z tych takich ruletek czy z tych lootboxów, zawsze lepsze rzeczy im się trafiały i dużo fajniejsze, żeby jakby pokazać to na odcinku, a później jak te dzieciaki to zamawiały, to jakby wiesz, tam wypadało z tego jakieś takie byle co. No zresztą to też tak wygląda, że przez ostatni rok, kiedy nie byłem aktywny na YouTubie, zmieniło się tak dużo, są inni ludzie na topie, ja ich totalnie nie rozpoznaję, nie? Kiedy zadajesz mi takie pytanie, jakiego kanału nie lubię, to pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi do głowy, to jest Krużwil, ale prawda jest taka, że ja go nie obserwuję, nie mam żadnych podstaw, żeby mówić o tym, że go nie lubię i dlaczego. Natomiast wiem, że zdarza się bardzo dużo komentarzy i to takich nawet sensownie nagranych, w których on jest krytykowany, nie? I to wygląda na krytykę, która ma jakieś podstawy.
ale no, sam tego nie oglądałem, nie? Mhm. Więc to byłoby takie sugerowanie się tym, co ktoś inny mówi. Mhm. Ale dużo czasu spędzam na tym zachodnim YouTubie i tam postrzegam takie rzeczy. Wiesz, ja to bym odłączył YouTuba od YouTuba, bo to YouTube promuje takie treści, zgadzam się, które nie do końca są fajne i robią... Dobra, już wszedłem na odpowiedni trop. Już teraz się rozgadałem. Początek był trudny, naprawdę miałem wrażenie, jakbym się dusił. To tak osłaniając się trochę dobrem YouTuberów, mhm, i dobrem samej platformy, nie? Tak, plus jakby no to też trochę wynika z polityki YouTube'a, mam wrażenie. To znaczy, kiedyś było tak, że to twórca i subskrypcje były istotne, a teraz jakby ten punkt ciężkości jest coraz bardziej przekładany na to, co ci YouTube wyświetli, co ci zaproponuje. Tak, to prawda. A jak platforma tego nie uwzględni, to leżysz. A ty żeś mnie zaskoczył tym pytaniem. To właściwie tak, to jest dobre pytanie, nie? Mhm. Spodziewałem się bardziej osobistych rzeczy i podejrzewam, że jeszcze takie mnie spotkają. Tak. No, Tomek mnie wciąga w to, tak, to powoli, tak. Cudownie. No, mógł mnie bardziej pocisnąć. Tutaj totalnie mnie zatkało to pytanie. No, to jest takie... Potem jak już na spokojnie mogłem sobie to przemyśleć, to też skojarzyłem sobie, że to jest taka forma prowadzenia wywiadu, która jest właśnie no, taka trochę nieprzychylna, chociaż nie mogę powiedzieć, żeby tam Gimper był mi nieprzychylny wtedy, ale to powoduje, że wytrąca z równowagi i człowiek właściwie czasami ma problem, żeby do końca wywiadu się pozbierać po czymś takim. To dawaj. Dobrze. Żeż kuźwa, okay. Mać. Dobra. Jaka decyzja? Negocjujemy? Ja od początku planowałem, że ja tutaj skosztuję sosu. Bo po pierwsze jestem ciekaw, jak ten ostry sos na mnie wpłynie. Mhm. Po drugie jestem bardzo ciekaw, jak będę odpowiadał na te pytania po tym. Proszę bardzo. Ale to rozumiem, że to jest ta gruba bomba. Tak. Dlaczego ty mi to robisz, Tomek? Bo cię lubię. Ja już wiesz. Naprawdę, przed nagraniem, jak powiedziałeś do reżyserki właśnie, że no to są trzy czaszki. I tam z reżyserki ci... Tak, ile on skowili miał, ciekawy jestem ten sos. Powiedzieli, że jakby Tomek tak lubi osobom, które lubi, to naprawdę to wynika z sympatii. To znaczy uważam, że nie każda osoba byłaby w stanie sobie z tym poradzić i dobrze wypaść z takimi kartami i z tym wszystkim. Dobrze. No dobrze. No to ma... Okej. Mam nadzieję, że makijażystka jest gdzieś w pobliżu, bo coś czuję, że trzeba będzie trochę poprawić. Wybierałem do tej pory ze środka, mhm, co się okazało sporym błędem. Spróbujemy teraz z brzegu. Jezus, nie wiem, czy ja dam radę. Trochę mnie to... Nie wiem, nie, tak ciężko się patrzy na siebie z zewnątrz. Nie wiem, czy to jest ten specyficzny wywiad. Raz, że byłem taki trochę nieobyty po roku przerwy. Dwa, że nie moje miejsce. Mrozi. Nie mogę patrzeć na to. Znaczy patrzę na tego gościa i jestem zły na niego. Jakby odczuwam niechęć do typa. Okej. O, jak fantastycznie. Szkoda, że po sosie. Tomaszu drogi, współpracowałeś w swojej karierze z różnymi ludźmi. Gdzieś tam. I dosyć często te współprace kończyły się dramatami. Różnie to bywało. Zdarzało się, że te współprace kończyły się dramatami. Tak jest. Współpracowałeś z Rich Zone. Tak jest. Nie widziałem ostatnio żadnych nagrań z ludźmi, którzy tam byli wtedy. No, lekko nie będzie. Wszyscy praktycznie. Mhm. Wszyscy. Ale takich wspólnych projektów, nie? Mhm. Więc moje pytanie jest takie. Czy jest jakaś cecha charakteru Tomasza Działowego, która powoduje, że ludzie mniej mają ochotę z nim współpracować, mhm, kiedy już wcześniej go poznają? To jest dobre pytanie, aczkolwiek... Pięknym za nadobne. To też specjalnie było pytanie po to, żeby go wytrącić z równowagi. Miałem kilka takich pytań do niego, bo wiedziałem, że jest taka opcja, ale postanowiłem pójść od razu po grube pytanie, bo tak samo mi zrobił. Z presupozycją, którą jakby dosyć szybko spróbuję rozbić, to znaczy w pytaniu zakładasz, że często... przeformułowałeś. Konsekwencją waszej znajomości, mhm, jest to, że potem nie chcą z tobą współpracować że dalej. Znaczy wiesz... Albo wręcz dochodzi do takich sytuacji, że wasze rozstanie jest bardzo widowiskowe. Okej, więc tak, no jakby mieliśmy... możemy jakby polecieć na trzech przykładach, bo jakby oczywistą sytuacją, która przychodzi do głowy, jest sytuacja... On wie, co ja zrobiłem. On wie, że ja zrobiłem mu dokładnie to samo, co on zrobił mi, tylko ja zrobiłem ostrzej, bo byłem po ostrym sosie. Że to bardziej osobiste, bo dotyczy ludzi, których zna i z którymi współpracował. Z Atorem to jest jakby coś, o czym wszyscy wiedzą. Bardzo ciekawe, że tego Rich Zone'a ruszyłeś. To jest... dobrze, że to zahaczyłeś. Punkt dla mnie, bitches. Wiesz co?
Moim zdaniem każda z tych sytuacji wynika trochę z innych sytuacji. Widzieliście to? Widzieliście, jaki byłem bez... Nawet się nie uśmiechnąłem do niego, jak poszła na mnie kamera. Byłem bezwzględny, patrzyłem mu prosto w oczy. Rozgrzewam się. Sytuacji. Jeżeli chodzi stricte o Rich Zone, moim zdaniem jedną z głównych przyczyn, że później nie współpracowaliśmy, był mój brak umiejętności bycia liderem w zespole i to powodowało, że na pewnym etapie pojawiało się dużo międzyludzkich takich, wiesz, nierówności, może jakiegoś żalu, może jakiejś pretensji. Ja jako osoba, która jakby próbowała spajać to wszystko w całość, nie byłem w stanie, nie miałem takich umiejętności interpersonalnych, żeby to poprowadzić jakkolwiek. To jest chciałeś być liderem? Uważałeś, że powinieneś być liderem? Wiesz co, jakby trochę to była naturalna pozycja, tak czułem przynajmniej. Właśnie jakby jeżeli dochodzimy do wady, to być może też jest to, że zawsze się pchałem na pozycję lidera. A to zawsze. Nie, być może to powoduje, bo wiem, że chłopaki z Rich Zone'a i być może mogłoby się to kwalifikować do wady Roya, chociaż niekoniecznie, też mają skłonność do tego, żeby być liderem. To nie jest tak, że się zdarzali? Tak, było tak. To był jeden z problemów Rich Zone'a, to znaczy mieli 6 bardzo silnych osobowości, i które trochę, wiesz, walczyły, który tutaj będzie wyżej, nie wyżej. Ja trochę naturalnie rościłem sobie do tego prawo też dlatego, że trochę ja to skrzyknąłem wszystko. Takie miałem poczucie w tamtym momencie też, bo to się zaczęło tak, że najpierw z Rojem, Izakiem i Mandziem gdzieś tam jakieś nagrywki wspólnie robiliśmy, Left 4 Tube, które też były organizowane przeze mnie. Później skrzyknęliśmy i samą Nitra do tego, jakoś to ruszyło, ale takim motorem napędowym byłem ja. I na pewno jakby ta chęć do bycia liderem była jednym problemem, a drugą rzeczą było też to w przypadku Rich Zone'a, że byłem taki... Nie wiem, jak ta cecha charakteru się nazywa, ale opiszę ci, że chciałem wszystko zrobić sam, bo ja to zrobię lepiej. I nie, wy chłopaki nie róbcie, ja to ogarnę. I wszystko brałem na siebie, paradoksalnie doprowadzając do tego, że oni jakby nie mogąc włożyć w to pracy, bo ja powiedziałem, że nie, ja to zrobię, no nie mieli co tam jakoś bardzo dużo do roboty. Ale wiesz co, było też tak, że później jak coś się wywalało, bo ja się przeciążałem, bo brałem za dużo, to oni mówili, no to Gimper, spieprzyłeś temat generalnie. Tak jest. I mówię, okej, spieprzyłem, ale wszystko robię sam. A oni powiedzieli, dobra, wszystko robisz sam, bo chciałeś wszystko robić sam. I doszliśmy do takiego punktu zwrotnego w pewnym momencie, gdzie było jakby nawarstwienie tych rzeczy plus, wiesz co, też trochę każdy szedł w swoją stronę. I to jest też związane z tymi mocnymi osobowościami. Bo i samu Nitro chcieli iść w e-sport. I tak zawsze był jakby trochę jakby przede wszystkim streamerem, komentatorem i tego Rich Zone'a robił tak dodatkowo. I jakby jak te wizje zaczęły się rozjeżdżać, ja miałem totalnie inne pomysły na to wszystko też. Trochę chciałem puszować do tego chłopaków, ale tam też oni nie byli do końca chętni, żeby to robić, więc podjęliśmy decyzję, że okej, panowie, to chodźmy każdy w swoją stronę. I wiesz, to jest jakby jedna grupa cech. Dobra, okej, rozumiem. Tej konkretnej to sytuacji. Jest, odpowiedź Tomka na to pytanie okazała się bardzo klasyczna. Tomek Co to znaczy klasyczna? Bo Tomek na pytanie o to, co poszło nie tak, powiedział, jestem zbyt pracowity. Nie, uważam, że to ogromna... Nie. Tak, dokładnie, tak było. Proszę Państwa, pojawił się taki wątek tutaj, który mnie zaciekawi, bo ja patrzę na to trochę z innej strony. Że Gimper po tej swojej przemianie zaczął udawać do kamery, żeby zarobić. Wcześniej był wulgarny i tak dalej, ale przynajmniej szczery i prawdziwy w tym. Wiesz co, ja raz, że jego poznałem, dwa, że też znam siebie i wiem, że ta perspektywa z tej strony kamery jest odrobinę inna. Wydaje mi się, że z czasem coraz bardziej potrafimy pokazywać samego siebie. Że pokazywanie samego siebie na dzień dobry jest trudne, więc na początku tworzymy sobie jakiś wizerunek, który łatwiej jest sprzedać. Sprzedać to może złe słowo, bo to się wiąże z pieniędzmi. Nie o to chodzi. Zaprezentować jest łatwiej coś, co ma bardzo jasną strukturę. Natomiast człowiek jest bardzo złożony. Więc powiedziałbym, że im więcej jesteś w internecie, tym bardziej jesteś prawdziwy. Albo jesteś tym bardziej zakłamany, ale to się wysypie prędzej czy później. Bo zbyt dużo jest rzeczy i pewne zaczynają się ze sobą kłócić. Więc powiedziałbym, że wtedy na początku, kiedy Gimper był bardzo wulgarny, to wtedy dużo bardziej udawał niż aktualnie. Bo nie oszukujmy się, każdy ma jakiś... Zmierzamy do tego, by być sobą, ale to jest proces bardzo, bardzo długotrwały. Więc powiedziałbym, że teraz on jest dużo bardziej zbliżony do siebie, tak jak ja jestem dużo bardziej zbliżony do siebie. Nie, zupełnie nie. A jednak trochę. Może... Nie, okej, to jest jak najbardziej do przyjęcia. Nie, uważam, że to jest jakby bardzo krytyczne, bo to znaczy...
O Jezus. Dobrze, bo to było rozpychanie, bo to było rozpychanie się bardzo łokciami. Bardzo się cieszę. Bo bardzo to było się rozpychanie cieszę. Się łokciami. Nie, nie, to jest jak najbardziej okej. Okay. Wydaje mi się, że lekko nie będzie też jest takim sposobem na to, żeby trochę się rozliczyć z tym, bo zapraszasz chłopaków, rozmawiasz z nimi i często też rozmawiacie o Rich Zone. Gdzieś tam sobie ruszamy, a uszereguj kogoś i tak dalej. Zresztą wiesz, no my też prywatnie to też jest jakby, co jest ważne w tej sytuacji, nie ma żadnych spin prywatnie u nas między nami. Mhm. To zauważyłem przy rozmowach. Dokładnie, że my gadamy, jakby wymieniamy się i to jest fajne, z tego jestem bardzo dumny i cieszę się. I wiecie co, to jest też tak, bo się często pojawia ten temat mojej obecności w zgrzycie i wydaje mi się, że to byłoby, jakby mnie zaprosili, to bym pewnie poszedł, bo oni robią spoko rzeczy, natomiast wiadomo, że moja relacja i Gimpera jest taka kontrowersyjna trochę. To znaczy, kiedy ja się pojawię blisko Gimpera, to zaczną się pojawiać znowu pytania o te nasze spory z przeszłości. I ani ja nie chcę, żeby wracać do tej sprawy, ani Gimper też nie chce, żeby wracać do tej sprawy. O tak, nie? Bo to z jednej strony dotyczy jego bardzo mocno, ale też dotyczy bardzo mocno mojej rodziny i wolę tego tematu po prostu nie wywlekać po raz kolejny. Więc wydaje mi się, że jeszcze nie jest ten dobry moment, że raczej Gimper będzie starał się zachować ten dystans i ja rozumiem, dlaczego chciałby ten dystans zachować. I tyle. Poza tym ja też nie jestem chyba dobrym gościem do zgrzytów, bo ani ja nie jestem kontrowersyjny, ani też jakoś tak super intensywnie tych kontrowersji nie komentuję. Znaczy tam sobie robię, ale w ramach żartu i takich przy niewielkich zasięgach ostatecznie. Więc też nie wydaje mi się. To tak jak mnie pytali, czy ja bym chciał pójść na wywiad do Stanowskiego. Ale po co? Co ja mam do zaoferowania? Ja jestem zbyt zwyczajny w tym wszystkim, żeby tam coś wyjątkowego wprowadzić. Że nie ma takiego efektu, wiesz, że czasami gdzieś tam ludzie kończąc tą współpracę mają niepowyjaśniane pewne kwestie między sobą i tak potem ktoś ich wrzuci do wspólnego deala, albo są na jednym evencie, albo coś się dzieje i tak kurczę, tam ludzie widzą później, że coś nie gra, nie? To jest to. Dobra, okej. Czy to jest wyczerpujące dla ciebie? Wydaje mi się, że tak. A to jest dobre, nie spodziewałem się zupełnie wątku, że stricte w Ridgezone pójdziesz. To on się tam przydarzył, nie? To jest taki wątek, o którym ty chciałeś opowiadać najbardziej, bo masz go najlepiej przemyślanego, nie? I wiesz, on ci jest bliski, on po pierwsze był najbardziej chyba... Zaintrygował mnie najbardziej, że padło to pytanie, bo to było coś, czego bardzo się nie spodziewałem. A to się cieszę. Tak po prostu, wiesz co, bo Ridgezone, to też było trochę tak, że tak był. Mnie bardziej interesowały kwestie, bo tam było kilka takich przypadków. On z Azatorem współpracował, posypało się. Z Ridgezonem współpracował, posypało się. Z tym swoim montażystą też współpracował, też się posypało gdzieś po drodze. Więc on ma takie... Ma dużo takich sytuacji, bliskich relacji i współprac, które się wysypały. Nie? I byłem ciekaw, co na to powie. Do jakiego stopnia on obciąża siebie winą za to? Teraz to tak już w zasadzie jest minione rzeczy. Był. I nie było nagle. I tak jakoś wszyscy zapomnieli, gdzieś tam to sobie przeszło, wiesz, nikt nie roztrząsał tego. Nigdy w żadnym wywiadzie nie usłyszałem takiego pytania. No to bardzo dobrze. Ale się nadaje do przeprowadzenia wywiadu. Ale ty może jakieś dla siebie dobre znajdziesz. A nie kopnął ci jakoś tak niesamowicie ten sos? Bo udaję twardego, nie? Ale jak mi zacznie skapać z nosa, to będę wołał ratunek. Doskonale. Biała czaszka w takim razie. Rok. Czy nie uważasz, że w swoich vlogach, w swoich materiałach na Instastory możesz naruszać prywatność bliskich tobie osób? Aha. Szczególnie dzieci. I mogą mieć one w przyszłości do ciebie o to pretensje. To jest też dowód na to, bo teraz Gimper ma rozprawę w kwestii tego sharentingu z tą, nie wiem jak tam, Lil Masti ona się teraz nazywa, nie nadążam za tą dziewczyną. I uważam, że ma rację. Jego analiza pokazywania dzieci w internecie jest trafna. I wtedy też była trafna. Ja myślę, że on przez długi czas miał jakieś przemyślenia w tej kwestii. I te nasze konflikty, które się pojawiły, też wynikały mniej więcej z tego, że ja pokazywałem swoje dzieci w internecie. Więc dostrzegam, to musiało go nurtować przez długi czas. Uważał, że to jest nie do końca dobre. I trochę chciał mi dokopać za to, że to robiłem. Więc jakby rozumiem jego intencje. To jest bardzo rozsądne pytanie. Ono się też często przydarza w komentarzach, więc nie będzie mi tak trudno na nie odpowiadać, bo często o tym myślę sam. Do pewnego stopnia tak. Natomiast uważam, że jest jedna rzecz, która jest niezwykle cenna. Po pierwsze dla mnie oglądanie tych filmów na przykład 6-7 lat później to jest cholerna wartość sentymentalna, nie? I owszem, można robić te filmy na swój własny użytek i trzymać gdzieś je prywatnie, ale z własnego doświadczenia wiem, że one giną po prostu, gubią się pośród tych setek zdjęć, różnych nagrań. Natomiast kiedy one są wrzucone na YouTube'a, stanowią pewną taką trwałą wartość, do której łatwo wrócić.
I od czasu do czasu oglądam też z synem te filmy i on też jakby jest rozczulony tym wszystkim. Mhm. Oczywiście on ma 11 lat, może mieć inny stosunek do tego, kiedy będzie miał 15 lat, ale ja mam zawsze taki argument, że... Jesteście ciekawi, jaki mój syn ma stosunek do tego? Muszę z nim obejrzeć te stare filmy, kiedy był malutki, kiedy był sympatyczny. Bo teraz jest 16 lat, ma 16 lat i kurde, dziecko, chłop w tym wieku, to jest, by się chciało zadusić. Więc no, mamy trochę spin. Mamy trochę spin. Uważam, że to jest naturalne, że on walczy o swoją pozycję w rodzinie. No, ale musimy właśnie wrócić do takich sentymentalnych rzeczy. Więc nie, mój syn jest bystrzak, ma dobre wyniki ma w nauce i ogarnia życie i robi dużo rzeczy samodzielnie i to się chwali, ale walkę toczy i ze mną, bardziej z mamą toczy walkę niż ze mną. Ja to jestem taki spolegliwy trochę, no, ale no jest dużo spięć w domu. Staram się być najlepszym ojcem, jak to tylko możliwe, ale nie wiem, jak to jest i jak to jest być dobrym ojcem, nie? Więc podejmuję pewne decyzje i uważam, okej, wtedy myślałem w ten sposób, uważałem, że to będzie dobre, dawało mi to dużo radości. Mam nadzieję, że to pozostanie z nami na dłużej i że potem też będzie powodowało radość, nie? Mhm. Nie mogę myśleć o tym w ten sposób, że może za parę lat to będzie problem, bo jeżeli myślimy w ten sposób, to w zasadzie całe życie jest pełne takich wyborów, które mogą potem zaprocentować w sposób, nie? Mhm. To nas hamuje. To jest bardzo logiczny argument, chociaż dzisiaj po 5 latach uważam, że jest nietrafny. Że o pewnych rzeczach należy myśleć perspektywicznie, zwłaszcza jeżeli chodzi o wykorzystywanie dzieci w internecie albo pokazywanie wizerunku dziecka w internecie. To jest coś, z czym, kurde, no, chciałbym, żeby wszyscy dzisiaj wiedzieli to, co ja wiem. I żeby się wszyscy trzymali tej zasady, że teoretycznie jesteś właścicielem dziecka w internecie do swojego dziecka. Jesteś właścicielem wizerunku swojego dziecka, to chciałem powiedzieć. Nie dziecka, tylko wizerunku dziecka. Ale nie do końca. To znaczy, kiedy młody człowiek nie ma 18 lat, no, czyli kiedy jest dzieckiem, to nikt nie powinien mieć prawa do wykorzystania tego wizerunku. Ani rodzic, ani ten dzieciak. Nikt nie powinien mieć prawa. Że nie powinno być w ogóle obecności. Ten wizerunek powinien być niedostępny dla nikogo. I tyle. Trzymałbym się raczej takiej zasady, że dzieci do 18 roku życia nie powinny mieć dostępu do social mediów i nie powinny wykorzystywać i prezentować siebie. I rodzice nie powinni tego robić. Dzisiaj z tej perspektywy. I ja od czasu do czasu wrzucę jakąś fotkę, na którym jestem ja, na której jestem ja i jest moja córka, bo zapominam o tym. I czasami mi ludzie przypominają w komentarzach. Na szczęście robię to na tyle rzadko, że nie jest to kłopotem, ale wydaje mi się, że wizerunek dziecka to jest coś, czego nikt nie powinien posiadać poza tym dzieckiem, kiedy skończy 18 roku życia. Kiedy skończy 18 rok życia. I teraz nawet kiedy urodziła się moja córka, to moja żona powiedziała, czemu nie nagrywasz tylu filmów z nią, co nagrywałeś z Mikołajem, bo to była fajna pamiątka i... No i w zasadzie trochę pod wpływem tego, co ona mówiła, znowu wróciłem do tych nagrań. A widzę, że na Instastory bardzo dużo... Tak, tak. Był taki czas i w zasadzie Instastories też mnie nauczyło robienia vlogów w trochę inny sposób. Mhm. W trochę innej formie, w takiej skróconej i takiej bardzo bezpośredniej i często surowej. I to mi daje dużo przyjemności. I mam też takie przemyślenie, że to są filmy, które dostarczają mi mnóstwa radości. I mam wrażenie, że dla wielu osób ta radość jest odczuwalna. I myślę sobie... Oczywiście, że media są różne, YouTube jest różny, ale ta radość jest do tego stopnia niezaprzeczalna, że są ludzie, którzy potrafią ją docenić i jakby trochę wkomponować w swój dzień, nie? Mhm. Oglądając to rano, nie? Że to jest pozytywne dla wielu osób. Oczywiście są te pytania, które ty zadajesz, natomiast ta pozytywna wartość, wiesz, to jest coś niezwykłego, jeżeli robisz coś, co komuś może jeszcze innemu sprawić przyjemność, nie? Mhm. I to jest nadrzędne i to dostarcza, no, daje mi taką, to jest, mam tą pewność, że robię to, co lubię i że gdzieś tam po paru latach cieszę się tym. Mam obawę, jakie będzie to miało konsekwencje w dalszym okresie, ale odsuwam to od siebie, bo nie wolno się martwić tymi rzeczami, które jeszcze nie nadeszły. Nie? Oczywiście trzeba myśleć perspektywicznie. No, zmieniłem swój pogląd w tej sprawie. Inaczej teraz trochę na to patrzę. Jakby zgadzam się z tym, co powiedziałem tutaj, ale to też takie było uzasadnienie rzeczy, które robiłem, wyborów, których dokonałem. Inaczej dzisiaj o tym myślę zdecydowanie. Myślę, że taka rzecz, która przemawia na moją korzyść, to jest to, że ja nigdy nie wykorzystywałem dzieci w celach komercyjnych. Nie przypominam sobie jakiejś reklamy, żebyśmy wspólnie nagrywali, czy czegoś w tym sensie.
I to jest takie ryzyko, że jeżeli publikujesz wizerunek dziecka w internecie i nagle zaczynasz na tym dużo lepiej zarabiać, w sensie dużo, dużo lepiej, to przestajesz myśleć o tym dziecku jako o swoim własnym potomku, tylko raczej na kolejnym narzędziu do zarabiania pieniędzy. I myślę sobie, że jest wiele przykładów takich w internecie, gdzie dziecko przyszło na świat tylko i wyłącznie po to, żeby rodzic lepiej zarabiał na YouTubie albo w social mediach. Myślę, że nie wszystkie takie są, oczywiście, ale myślę, że jest ich sporo. Wystarczająco sporo, żeby to było krzywdzące dla tych dzieci. Dostrzegam to, o czym mówisz, ale uważam, że pozostałe wartości są zdecydowanie ważniejsze. Okej, to zapytam jeszcze tak, jak osobiście w sumie już jesteśmy. Pamiętam, że jak pierwsze filmy u ciebie na kanale z Mikołajem się pojawiały, jak on jeszcze nie chodził do szkoły, to dużo osób mówiło... Kurczę, wiesz co, rok, bo właśnie jakby Mikołaj pójdzie do szkoły, że koledzy będą się z niego śmiali i tak dalej. I ciekawe jestem jakby, jak to jest faktycznie, skoro on już poszedł do tej szkoły i jak on faktycznie to znosi, czy ci koledzy podbijają do niego, co tam z tego wyniknęło? Gdyby doszło do tego procesu w ramach sharentingu i tam między Lil Mast i Gimperem, to ja mógłbym tam zupełnie spokojnie wypowiadać się jako człowiek, który publikował dziecko i ma swoje przemyślenia w tej kwestii. W sensie mógłbym na korzyść Gimpera w tej kwestii się wypowiedzieć. Wbrew tym wszystkim kontrowersjom, które nas dotyczyły, to myślę, że żebym punkt widzenia Gimpera poparł zdecydowanie. Więc jakby co, no to wiesz, jestem dostępny. To było te zarzuty już wtedy. W sensie, bo uważam, że to jest ważne, żeby zwrócić uwagę na negatywny aspekt sharentingu, że to jest istotna rzecz dzisiaj w internecie. Tu nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę Gimpera bronić, bo mam w tym interes, bo może mnie zaproszą do zgrzytu i będę miał tam zastrzyk widzów. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że jego walka o obnażanie mrocznych stron tego sharentingu jest warta udziału. Zastanawiałem się, czy nie ma w nim współudziału. Nie uważałem, że trochę jest w nich zazdrości. Natomiast teraz, jak jest starszy i poszedł do szkoły, to po pierwsze wygląda inaczej. On nie jest rozpoznawany na tych filmach, chociaż i teraz pojawia się od czasu do czasu, ale raczej to są bardzo pozytywne reakcje. Wśród młodych ludzi YouTube, niezależnie od tego, jak parszywy byłby miejscami, jest odbierany... Czekajcie. Absurd. Rób jak chcesz, ale nie mów innym, jak mają żyć. Rodzic odpowiada za swoje dziecko i decyduje, co jest dla niego najlepsze według swojej wiedzy i perspektywy. Skąd pewność, że pokazywanie dziecka w internecie jest dla niego krzywdzące? Tak można ze wszystkim. No ja też używałem tego argumentu tutaj, że to nie masz pewności i w zasadzie musiałbyś się bać cały czas. Natomiast powiedziałbym, że wykorzystywanie w celach komercyjnych swojego dziecka to jest... Po pierwsze, to dziecko nie może na to wyrazić zgody. Więc wykorzystujesz komercyjnie kogoś, kto nie wie o... co się dzieje, w jaki sposób zostaje wykorzystany, jak to wpłynie na jego przyszłość, a potencjalnie przyszłość może być szkodliwa. To jest pchanie się pod walec. Może ci się uda ominąć ten walec, może nie, ale wystawiasz dziecko na odstrzał w pewnym momencie, więc to jest duże ryzyko. Jeżeli rodzic świadomie podejmuje to ryzyko, to jest nieodpowiedzialny. Tak to widzę. I oczywiście jest racja. Nie można mówić innym ludziom, co powinni robić ze sobą, natomiast można mówić ludziom, co mogą robić ze swoimi dziećmi, a czego nie powinni. To tak, wiesz, gdybyśmy już chcieli pójść w skrajności, to jest dużo okropnych patologii w domach. I wtedy możesz przyjść do takiego rodzica i powiedzieć, ej, nie pij i nie bij dziecka, a ten gościu ci odpowiada, hej, to jest mój dom, moja rodzina, ja postępuję tak, jak chcę, nie będziesz mi mówił, co mam robić. Ja uważam, że sharenting zahacza o patologię bardzo wyraźnie. Więc uważam, że to nie jest kategoria, nie mów mi, co mam robić ze swoim życiem. W sensie, żeby wszystko było jasne, rozumiem twój punkt widzenia i dostrzegam jego wady. Też miałem taki pogląd jakiś czas temu. Dzisiaj mam inny, to może za 10 lat będę miał też podobny do twojego. Natomiast teraz patrzę na to jako coś, co jest potencjalnie negatywne. W sensie powiedziałbym, że część rodziców jest spoko i myślą tak jak ty. I być może warto ich wspierać. Natomiast jest szansa, że większość tych rodziców ma bardzo złe intencje. No i teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zabraniając tego typu rzeczy, chronimy dzieci bardziej, czy bardziej podważamy zdolność ludzi do samodecydowania? To jest takie rozważanie. Czy za bardzo wchodzimy z butami w cudze życie, czy jednak działamy z dobrymi intencjami, żeby te dzieci miały bezpieczniejsze to dzieciństwo? To jest trudna decyzja, ale ona nie jest moralnie, w sensie, ona nie jest moralnie jasna. To nie jest tak, że na pewno tak jest lepiej, a tak jest źle, albo vice versa. Myślę, że tutaj można dużo się nad tym zastanawiać. To są gwiazdy dla nich, to są ludzie, których warto posłuchać. I to wpływa na niego w sposób pozytywny. On jest postrzegany pozytywnie. Natomiast to stworzyło zupełnie inne zagrożenie, którego się nie spodziewałem. Takie, że
on nie musi walczyć o te relacje, on nie musi ich budować, ponieważ dostaje je jakby za darmo. Ludzie przychodzą, bo on się nazywa Mikołaj Maciaszek. No i oczywiście to nie jest aż takie, to nie jest taki duży stopień, jak myślałem, że może być i jak ci młodzi ludzie kiedyś tam parę lat temu się obawiali, ale jest jakiś wpływ, natomiast zdecydowanie ten wpływ jest pozytywny. On się nie spotkał, to tak jak my mamy, idąc, jest dużo osób, które nas nie lubi w komentarzach i piszą nam niemiłe rzeczy. Mhm. Natomiast nie wiem, czy zdarzyło ci się spotkać kogoś. No właśnie, to samo dotyczy mojego syna, że to się niestety, to się na szczęście zamyka w internecie. To dobrze, to jest jakby, ja też mam wrażenie, że YouTube trochę się zmienił, że jakby w tamtych czasach było inaczej, wiesz, tam kurczę. Ludzie inaczej na to patrzyli. Karaczany, nie karaczany, nie wiem czy kojarzysz. Zresztą kurczę, ty też miałeś, że tobie pizzę zamawiali do domu, jak tak, ci tam startowali tak. kiedyś, to było, to trochę posiwiałem wtedy. Było, było. No kurczę, to i tak nie był największy hardcore, nie wiem czy kojarzysz co z Kamilem Szajchtem tam, jak on miał akcję. Wiem, że było kilka takich, no było to kilka na węgla kanałów. Mu zamówili do domu, ktoś. Lecz to jest zasłyszane, więc nie próbowałem tego weryfikować. Mam nadzieję, że to jest po prostu plotka, która... Chciałbym wierzyć, że nie jest prawdą, ale obawiam się, że jest inaczej. Że ktoś znalazł grób jego ojca, narobił na niego i zrobili tego zdjęcie i mu wysłali do domu. Jakby to był internet wtedy, nie? I te takie czanowe wszystkie środowiska. Jeszcze mówiąc o tym, to prawda jest taka, że ja mam 42 lata dzisiaj. No 41, ale zbliżam się do 42. Nie, ale i ty jesteś dużo młodszy ode mnie, ale prawda jest taka, że właściwie uczyliśmy się tego YouTube'a przez bardzo podobną ilość lat. Ty nawet trochę dłużej jesteś ode mnie na YouTube'a. Rok chyba półtora jestem dłużej. I to, że ja miałem tam 30 parę lat, kiedy się spotkałem z takimi sytuacjami, wcale nie dawało mi jakiejś przewagi. Nie? Dla mnie to była absolutna nowość. Ja ciężko mi było zrozumieć, że ktoś mnie nie lubi dlatego, że ma na to ochotę. Nie? Mhm. To było. To też jest. Tu będę się trzymał tej opinii. To, że ja zacząłem robić YouTube'a w wieku 30 lat, to był YouTube nowy dla każdego. I doświadczenia, które z YouTube'a płyną, zwłaszcza z relacji, w relacji twórcy i użytkownika i widza, są takie, z którymi nikt wcześniej nie miał do czynienia. Bo tam wiadomo, że były jakieś tam gwiazdy w telewizji, ale ta relacja też była ograniczona przez medium, czyli tam przez czasopisma, czy jakieś wywiady w telewizji, przy których nie było komentarzy. Ta relacja tu jest dużo, dużo bliżej niż kiedykolwiek wcześniej. Ciężko w ogóle się do tego odnieść, ciężko znaleźć podobną sytuację w życiu, żeby mieć porównanie. Ale miałem taką przewagę, być może o tej przewadze wspomnę, że w wieku 30 lat już człowiek jest, powiedziałbym, rozwinięty. Już jest zbudowany, już jest jakiś. Natomiast człowiek 20-letni jeszcze się kształtuje. I jeszcze przez parę lat będzie się kształtował. Więc wpływ YouTube'a na mnie, na moją osobowość był minimalny w tamtym momencie. Ja oczywiście się zmieniam, ale to jest naturalna zmiana, która następuje w człowieku z upływem lat. Natomiast no już byłem ukształtowany, więc to nie mogło wpłynąć na mnie w sposób drastyczny. Na młodego człowieka, dzisiaj ludzie, którzy zaczynali internet w wieku tam 20-18 lat, tak jak na przykład Buxton, to on już został ukształtowany trochę przez relacje z widzami. I jego relacja z ludźmi zawsze będzie działała przez pryzmat tego, co się wydarzyło w internecie. To jest część jego życia. Ja przyszedłem trochę z zewnątrz, będąc gotowym do życia, powiedziałbym. Więc to jest przewaga. I myślę, że tej przewagi już nikt nie będzie miał w internecie. Że większość ludzi, którzy dzisiaj zaczynają w internecie, to wychowują się w tej relacji widz-twórca i to kształtuje ludzi trochę inaczej. Nie wiem, czy gorzej, nie wiem, czy lepiej. Na pewno inaczej. Myślałem, czy ja mam wyjaśniać. I masz taką potrzebę wyjaśniania. Dzisiaj już pewnie obaj wiemy, że nie ma co się wdawać w dyskusję. Nie ma co przepraszać, nie ma... Ale wtedy tego nie wiedziałem i no, drogo mnie to kosztowało. Nie? Jakby nie okazywałem, teraz mogę na to patrzeć z dystansem i o tym opowiadać, ale kiedy mówię, że posiwiałem wtedy trochę, to posiwiałem. Mhm. Więc to było bolesne doświadczenie, no ale też to jest takie doświadczenie, które każdy z nas chyba gdzieś tam do pewnego stopnia myślę, miał. Tak. I to czegoś uczy. Nie? Ale to tym lepiej, że YouTube się zmienił w sensie i internet polski w ogóle. No ludzie się zmienili. Ludzie no, się zmienili. No, to prawda. Wiecie, co było 5 lat, czego nie było 5 lat temu, a jest dzisiaj? Jest coś takiego, że ludzie się przyzwyczajają do internetu, komentatorzy, uczestnicy tego i łagodzą trochę swoje postawy. Takie miałem, w tamtym momencie byliśmy w takim miejscu i Gimper to potwierdza, że opinie w internecie się złagodziły. Ludzie się przyzwyczaili do różnych rzeczy. Natomiast dzisiaj mamy w ogóle taki społeczny problem, szeroki, czyli głęboka polaryzacja. To znaczy, jesteś albo po jednej stronie, albo po drugiej. Nie jesteś z nami, jesteś naszym wrogiem. To jest chyba następstwo problemów społecznych, ale w internecie ono jest bardzo, bardzo widoczne. Nie? Że macie, są dwie grupy ludzi, sięgając po moje ostatnie kontrowersje. Możesz albo Dragon's Dogmę uwielbiać, albo jej nienawidzisz. I jeżeli spotkasz drugą osobę z drugiej frakcji, to ją atakujesz.
To są takie rzeczy, z którymi się ścieram. Jest dużo skrajnych poglądów, każdy gdzieś tam w ekstremum funkcjonuje. Jakbyśmy w ogóle utracili skłonność do, albo zapotrzebowanie do funkcjonowania gdzieś po środku, gdzieś neutralnie. I powiedziałbym, że ci, którzy są w tych skrajnościach, to nie tylko walczą ze sobą, ale jak zobaczą kogoś, kto jest po środku, kto próbuje być neutralny, to jego też atakują. Bo też jest dla nich problemem. Więc tylko jesteś z nami, każda inna postawa to jest niewłaściwa. To jest problem współczesnego internetu, to jest problem współczesnego społeczeństwa. I nie wiem, czy internet się do tego przyczynił, ale na pewno jest wyrazem tego. Albo nie. Dobrze ustrzelone. Dobrze. Tomaszu drogi, wiesz, że w internecie rzeczy się zmieniają. Ludzie muszą się też zmieniać, zmieniać się muszą formaty. Ty zacząłeś z lekko nie będzie, bardzo skutecznie zresztą. Ale podejrzewam, że prędzej czy później to się musi skończyć. Że w pewnym momencie lekko nie będzie już takie interesujące dla widowni, bo to jest naturalna kolej rzeczy. Mhm. Zmieniają się zainteresowania i nawet jeżeli jesteśmy dobrzy w tym, co robimy, no to ludzie szukają innych wyzwań, innych doznań. Mhm. Jak myślisz, jak długo lekko nie będzie, będzie interesujące dla ludzi? I jeżeli przestanie, to zastanawiasz się, czy to się może stać już teraz i myślisz nad innymi projektami, czy w ogóle to dla ciebie jest nieistotne? Znaczy w tej chwili żyjesz tym, co robisz i nie myślisz o tym, że to się może skończyć? Mhm. No, dobre pytanie. Jestem ciekaw, co odpowie. Bo jakby widać, że to się sprawdziło, co powiedziałem, nie? I mamy dowody namacalne dzisiaj, 5 lat później. Tylko jestem ciekaw, czy Gimper miał jakieś plany, które są zbliżone do tego, co robi dzisiaj. Okej, to odpowiadając tak po kolei. Tak, dużo pytań zadałem. Czy zastanawiam się, że czy lekko nie będzie, może się skończyć? Trochę nie, to znaczy uważam, że być może nie skończy się lekko nie będzie samo w sobie, tylko będzie to bardziej konsekwencją tego, że ja jako osoba zacznę się wypalać, że nie będę miał aż takiej świeżej głowy, nie będę umiał aż tak dobrze dobierać gości, aż tak ciekawych rzeczy wymyślać do tego programu, ale jeżeli do tego programu nie będę umiał czegoś ciekawego wymyślić, to się przełoży też na wszystkie inne dziedziny mojej działalności, tak przynajmniej zakładam. To jest w ogóle też trudne pytanie pod wieloma względami. Teraz sobie zdaję z tego sprawę, wtedy nie patrzyłem na to pod tym kątem. Jeżeli widzowie oglądają twój materiał, to się angażują trochę w niego, inwestują swój czas i nie chcą słuchać o tym, że ten materiał kiedyś, że jego zabraknie. Że jeżeli oglądasz to tutaj, tu i teraz, to chcesz, żeby to trwało, bo ci się to podoba. I jeżeli zobaczysz, że prowadzący ten program zakłada, że ten program się posypie prędzej czy później, to widz już jest odrobinę zniechęcony do kontynuowania tej przygody. Bo to jest inwestycja, ten czas jest inwestycją. Nie ogląda się tylko tu i teraz, ale ogląda się z myślą, a dzisiaj oglądam, za rok też będę oglądał, będzie fajnie. Więc dlatego to jest trudne pytanie, bo to jest taka mina trochę. Więc bardziej to lekko nie będzie traktuję jako taki oddzielny projekt, tylko coś przyszytego do mnie, że też to widzę na swoim kanale, że jak Gimper mi idzie do góry i trochę więcej osób zaczyna się mną interesować, to też więcej osób zagląda do lekko nie będzie. I vice versa, że to jest trochę połączone. Czy zastanawiam się, co będę robił, jak lekko nie będzie się skończy? O Boże, nie. To jest dla mnie zbyt świeże, absolutnie, żebym zakładał, że to się skończy. Bardziej zastanawiam się... A co, jeżeli twórcy mi się skończą, ciekawi, ludzie, których będę mógł zaprosić, którzy oprócz tego, że są interesującymi osobami, są też w jakiś sposób rozpoznawalni. To znaczy nie jestem dostatecznie pewny tego, czy format jest już na tyle silny, by móc wziąć osobę zupełnie nieznaną i zrobić z tego ciekawy odcinek, że ludzie powiedzą, ej, nie wiedziałem w ogóle, kim jest ten gościu, a dobrze mi się oglądało. Opowiem historię. Ostatnio oglądałem analizę podcastów współczesnych i w tej analizie jednym z najważniejszych punktów było to, że jeżeli zaprasza się gości do podcastów, to już się pojawił problem rotacji, że wyczerpali się ludzie, którzy są interesujący dla odbiorców i się zaprasza po raz kolejny tych samych i tematy przestają być rozległe, zaczynają się coraz bardziej fokusować na bardzo konkretnych ideach i bardzo konkretnych poglądach, że przestaje się poszerzać ta nie tyle tematyka, ale też sposób myślenia, że im więcej robisz podcastów, tym bardziej jesteś sfokusowany na bardzo konkretnym stylu myślenia. I to jest interesująca rzecz, bo ja miałem takie poczucie, że podcasty mają właśnie poszerzać horyzonty, ale jest wiele dowodów na to, że zawężają do bardzo... I nawet twórców, którzy chcą pierwotnie poszerzać horyzonty, to jednak prędzej czy później zawężają się do bardzo, bardzo wąskiego grona, czy odbiorców, czy gości. Tak mi się wydaje, że każdy podcast, który się skupia na zapraszaniu gości, jest taka konsekwencja. Teoretycznie gość powinien poszerzać te horyzonty, ale
ale wcale tak się nie dzieje. Dlatego ostatecznie wolę ten format Rocky Borys, kiedy my jesteśmy głównymi bohaterami, my mamy coś do powiedzenia, a nie goście, bo jak się skupiamy wokół gości, to ma to swoje konsekwencje, potem gości zaczyna brakować. Oczywiście jak się robi coś samodzielnie, to też jest problem tego fokusowania się. Liczę cały czas na to, że mamy jednak rozbieżne osobowości, ja i Borys, i to nam pozwoli ścierać się dosyć często na różnych gruntach, ale nie wiem, no może też nadejść taki moment, że będziemy zbyt fokusowani na bardzo konkretnej tematyce, to chyba też warto o tym mówić. Dlatego to jest ciekawe. I to co mówi Gimper, zgadzałoby się z tą myślą. I to 5 lat później, czyli ta analiza współczesnych podcastów jest bardzo bieżąca. To jest materiał na przestrzeni ostatniego pół roku nagrany. Już nie pamiętam teraz, gdzie ja to widziałem. To jeden z tam z widzów na YouTubie. Nie z widzów, tylko jeden z twórców na YouTubie zagranicznych to robił. No jest coś takiego. Jest takie zjawisko tutaj z tymi podcastami. Jeszcze tego nie testowałem, więc nie jestem tego pewny. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, czy coś robię? Wiesz co? Tak, ja teraz działam tak trójpolowo. Mhm. Jakby na trzy działy sobie dzielę troszkę swoją działalność. Znaczy jedną jest główny kanał. Tomek Działowy dzieli swoje działy na trzy działalności. Który trochę stał się hobbystyczny, trochę takim moim miejscem na wszystko i nic. Tu sobie wrzucę gierkę, jakieś Q&A, jakieś takie rzeczy. I to jest coś, co sprawia mi dużo radości, chociaż dalej jest moim głównym źródłem dochodu w tym wszystkim. Lekko nie będzie, które robię... Chociaż działowy, dział to oddziała, a nie oddzielenie, nie? Nie masz. Żarty z nazwisk, Boże. Robić coś ambitnego, coś dobrego, coś, co czuję, że jest dobre, gdzie na tym głównym kanale pozwalam sobie na więcej luzu. Ale trzecią rzeczą, którą robię równolegle, jest budowanie struktur i firmy, która będzie też pomagać w tworzeniu nowych kanałów i prowadzeniu twórców innych niż ja. Mhm. Dlatego, że mam świadomość, że oboje na YouTubie jesteśmy dinozaurami. Obaj. Minusoidy, lepsze, gorsze okresy. I ale to 5 lat temu, nie? Miałem okazję zaobserwować kilku kolegów YouTuberów, którym kroczek po kroczku te kariery się kończyły. I to nie jest tak, że oni się nie starali, żeby to zatrzymać. To nie jest tak, że to oni jest nie naturalna kolej rzeczy. Nie wymyślali, tylko w pewnym momencie rzeczywistość im powiedziała nie. Mhm. Nie mam pojęcia, kiedy to nastąpi u mnie. Teraz jest chyba, kurczę, wiesz, najlepszy okres ever, jeżeli chodzi o to, co robię. Ale mam poczucie... To też nic złego, że podcasty są nastawione na konkretny temat. Jeśli on cię interesuje, to słuchasz, zgłębiasz do momentu, aż czujesz przesyt. No niby nie ma w tym nic złego, ale wiesz co widzowie wymuszają na twórcy w podcastach, co się zdarza i co mnie irytuje bardzo? Wymagają z czasem, żeby podcaster wypowiadał się tylko w tych tematach, w których jest ekspertem. A że bycie ekspertem niestety... No nie możesz być ekspertem w każdej dziedzinie, więc sami widzowie ograniczają ci tematy, o których możesz mówić. Na przykład zdarza się coś takiego, że ty o czymś opowiadasz i ktoś ci pisze tak, nie znasz się, to się nie wypowiadaj. I rezultat jest taki, że pod naporem tego typu uwag zaczynasz sam podświadomie szukać tylko takich tematów, na których na pewno się znasz. Jakby mówię, to jest podświadome, nie robisz tego świadomie, ale trzeba z tym walczyć i trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Absolutnie trzeba się wypowiadać w tematach, w których się nie znamy i podejmować dyskusję, bo wiadomo, że nie będziesz ekspertem we wszystkim i jeżeli będziesz chciał być tylko i wyłącznie ekspertem, to się ograniczasz do jednego tematu i ostatecznie nawet w tym jednym temacie zaczynasz być bardzo precyzyjny i bardzo skupiony na jednym zagadnieniu. Więc zdecydowanie za wpisy pod tytułem nie znasz się, to się nie wypowiadaj, powinny od razu bany lecieć. Zdrowy i rozsądny twórca powinien banować za tego typu komentarze, bo one niczego dobrego nie wnoszą, a powodują jedynie, że twórca podświadomie się zaczyna ograniczać. Trzeba rozmawiać o rzeczach, na których się nie znamy, korygować to, prowadzić dialog. Czasami widzowie cię naprostują, czasami dostaniesz źródła, z których możesz się więcej dowiedzieć. Trzeba absolutnie szukać, to po to jest podcast, że czasami się mówi o rzeczach, o których się nie ma pojęcia i potem z czasem się to koryguje. I tyle. My nie udajemy ekspertów tutaj w tych tematach, o których mówimy, tylko jesteśmy ludźmi, którzy są tematem zainteresowani i szukamy nowych informacji. Dwa razy sytuację, kiedy już prawie trochę straciłem to, co robię. I dzięki temu teraz, kiedy mam ten okres w topie, to bardzo staram się zabezpieczać, gdyby nastąpił jakiś taki spadek do zera, poprzez tworzenie, współpracę z innymi osobami, poprzez przekazywanie im tego doświadczenia, czego ja się nauczyłem, żeby oni mogli urosnąć, tego podpromowanie ich i to jest taki trochę mój wentyl bezpieczeństwa, że jak już nogi ci odmawiają posłuszeństwa i przestajesz być dobrym piłkarzem, to możesz zostać trenerem, albo menadżerem, albo właścicielem drużyny piłkarskiej.
Widzę, że tematy się poszerzyły. Czemu... Dobra, niech ja po to sięgnę. Po co wtedy ma się ktoś temu przysłuchiwać? No, po co miałby ktoś oglądać ludzi, którzy ekspertami nie są? Zaskakujące jest to, w internecie i w ogóle chyba wszędzie, jak bardzo ludzie lubią sobie posłuchać dyskusji osób, które posługują się, ja wiem, swoimi własnymi doświadczeniami w ocenie tematu, którego nie znają. Bo przyjemnie się słucha rozmowy i zdrowej dyskusji i to dostarcza refleksji. Weryfikujemy wtedy, co my wiemy w danej sprawie i jeżeli nas nie triggeruje, że ktoś opowiada o rzeczy, na której sami się znamy lepiej, to możemy tego całkiem przyjemnie posłuchać, posiedzieć po prostu. To jest też tak, że wiedza to nie jest tylko w konkretnym zakresie, ale to jest też wypadkowa innych rzeczy, które się przeżyło w życiu. Że wszystkie rzeczy, jakie nas dotyczą, są powodowane przez ludzi. Jeżeli żyjesz ileś tam lat, to iluś ludzi poznałeś. Wiesz, jakie są ich motywacje, potrafisz zrozumieć lepiej te motywacje. W związku z tym potrafisz dyskutować o temacie, w którym ekspertem nie jesteś, ale znasz i rozumiesz ludzi, którzy się tymi tematami zajmują. To są tego typu uwagi. Na przykład nie opowiadasz o konkretnych rzeczach związanych z tematem, ale o swoich przemyśleniach na temat tego, co się wydarzyło. O swoich przemyśleniach na temat tego, jak to wpływa na świat, jak to wpływa na innych ludzi, jak to wpływa na rozumienie rzeczywistości. To jest tak, na przykład kiedy mówisz o... na przykład o elektrowniach atomowych, to nie musisz rozumieć procesu, który zachodzi w elektrowni, ale możesz rozumieć to, w jaki sposób reagują ludzie, w pobliżu których budowana jest elektrownia atomowa. Możesz rozmawiać o tym, jak to wpłynie na energetykę i na bezpieczeństwo, jak się będziemy czuli, czy będziemy się z tym czuli bezpieczniej, czy będziemy się czuli z tym zagrożeni. Nie? Tam jest wiele, nawet taka dyskusja, że część ludzi uważa, że to jest potrzebne, część ludzi uważa, że to jest niepotrzebne. Większość z tych ludzi nie ma pojęcia o samej elektrowni atomowej, natomiast mają jakieś przemyślenia, są ludźmi, mają jakieś doświadczenia i możesz o tym dyskutować. Większość tematów podcastowych tego typu opiera się głównie na tym. Nie opiera się na eksperckiej wiedzy z zakresu, który omawiasz, tylko opiera się na tym, czego ludzie doświadczają, co sobie myślą i jak reagują. Człowiek reaguje na wydarzenia nie na podstawie swojej wiedzy, tylko na podstawie swoich emocji i uczuć. To jest też w ogóle temat, który jest bardzo rozległy. Więc ostatecznie dyskusja na każdy temat sprowadza się do rozumienia ludzi i tego, jak ludzie reagują, niezależnie od tego, czy wiedzą, czy nie wiedzą. Więc to można by długo gadać. Ja bym pewnie mógł długo gadać, tylko że odbiegamy od tematu, bo oglądaliśmy Lekko nie będzie i ostatecznie poszliśmy w zupełnie inną stronę. To jest ciekawa dyskusja, ale będziemy już ją kończyli powoli, bo ja muszę się zbierać na trening. I dziękuję Państwu bardzo serdecznie. No nie dotrwaliśmy do końca, ale myślę, że najważniejsze rzeczy tutaj były do... To fajne było, fajnie było wrócić do tego. Więc pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę i do jutra. Pa, pa.